Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Jutro prawie cała Polska pozostanie jeszcze pod wpływem bardzo przyjemnego wyżu z nad Sycylii. Tylko na północnym wschodzie pogodę pogorszy niewielki front atmosferyczny związany z niżem rosyjskim. Pogodny wyż prawie w całym kraju zapewni nam błękitne niebo, brak opadów i sporo słońca jedynie w pasie od Zatoki Gdańskiej po Podlasie. A do południa również w Karpatach i na ich przedgórzu będzie się mocniej chmurzyć i popada słaby, przelotny deszcz. A wysoko w Tatrach należy się spodziewać opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. I będzie dość chłodno. Termometry wskażą od 10 stopni w Rzeszowie do 14 w Zielonej Górze, a w okolicach Zakopanego tylko 3 kreski. To sprawdźmy, jak będzie u nas. Początkowo w nocy czeka nas spore zachmurzenie i mogą jeszcze występować słabe, lokalne opady deszczu. Dopiero w drugiej części nocy będzie już pogodniej, bez opadów, z większymi przejaśnieniami, a temperatura wyniesie od 3 stopni w Jeleniej Górze do 8 w Legnicy. Jutrzejszy poranek ma być pogodny i dość słoneczny, mimo że pojawiać się będą chmury warstwowo-kłębiaste, ale one tylko chwilami zasłaniać nam mogą słońce. Po południu słonecznych chwil również nie będzie nam brakować i opadów nie musimy się obawiać, bo chmury, które się pokażą, nie przyniosą jutro deszczu. A termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 11 stopni w Kłodzku i w Wałbrzychu do 14 w Legnicy. Ciśnienie wzrośnie i na barometrach zobaczymy 1006 hektopaskali. Wiatr będzie zachodni, północno-zachodni, słaby. Biometr ma jutro korzystnie wpływać na nasze samopoczucie i warunki drogowe w naszym regionie również mają być dobre. O pogodzie to już wszystko. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia.